Cześć wszystkim. Cześć wszystkim, z tej strony Bartek z blogu Piwoto, dostępnego na Facebooku, YouTube i piwoto.blogspot.com. Dzisiejszego wieczora przygotowałem dla Was szatańską obelgę. Czyli piwo w stylu Belgian Strong Ale z browaru na jurze. Przestawię trochę kamerkę. O, już. Z browaru na jurze. No i cóż, najbardziej kojarzy mnie ze stylem takie piwo jak Duvel, czyli diabeł. No i to piwo też ma taką stylizację, że mam tutaj szatańska, czyli trochę diabeł, Duvel i obelga, czyli takie nawiązanie, że jest to piwo belgijskie. No powiem, że taka etykieta trochę po bandzie, jak na skądinąd niezbyt kontraktowy browar, który nie kojarzy się tak bardzo z piwną rewolucją, czyli tym całym obrazobóstwem, odwróceniem takich uświęconych symboli. Tutaj mamy prawdziwego diabła na etykiecie. Brawa za odwagę. No i cóż, styl bardzo podobny do tripla. Wysoki alkohol. No tutaj powinno być porównanie z triplem jeszcze bardziej. Więc nie czekając na nic, przejdźmy do szczegółów. Niestety informacje są podane tak z boku, więc trzeba głowę wykrzywić potwornie, ale lecimy. Skład. Słody Weiermana, Pilsneński Premium, Karapils, czyli tylko dwa chmiele. Sterial Golding i Galaxy. Drożdże to Y is 1388 Belgian Strong Ale. I chyba to są drożdże płynne, z tego co pamiętam, więc olbrzymie brawa. Piwo ma informacje praktyczne, mi się przydały. O, jest. Idiotycznie to jest zaprojektowane, jeżeli idzie o umieszczenie składu i tak dalej, ale no co zrobić. Mamy 9% alkoholu, 19,1% plato. Piwo wydaje się idealnie klarowne, chociaż unoszą się w nim, wydaje mi się, odrobiny chmielu. Taki problem miała na przykład amerykańska pszenica, gdzie też były takie spore ilości drobinek chmielu unoszących się w piwie. Kapsel firmowy. Browar na jurze, całkiem ładny. Ach, zapach. Przyjemny, chociaż niezbyt intensywny. Taki typowo belgijski, fenolowo-estrowy. Czyli mamy trochę tej podbudowy przyprawowej. Oraz takie typowe owoce. Jakaś śliwka, jabłuszko, takie słodkie jabłko, powiedzmy. Fajnie. Nawet taka lekka nuta likierowo-alkoholowa się pojawia, co nie powinno dziwić, skoro piwo ma aż 9% alkoholu, proszę Państwa. Po przelaniu do szkła już czuję taki bardzo przyjemny likierowy alkohol. Barwa słomkowa. No na grodziszu powinna taka być, powiem szczerze. Super. Co więcej? Raczej klarowne. Chociaż do idealnej klarowności troszeczkę brakuje. Jest delikatna opalizacja. Piana niezbyt imponująca, biała. Ale jak piwo jest tak mocne, to nie można spodziewać się cudów. No, szczególnie, że nie dorzucono żadnego słodu pszenicznego, żeby podbudować trochę tej piany. Bardzo przyjemne. Słodkie takie owoce, ale nie w stylu Nowego Świata, tylko takie nasze, europejskie. Trochę to jabłko, troszeczkę, nie wiem, rodzynki. Bardzo fajnie. No i przyprawy. Bardzo fajnie. Takie przyprawy w sensie
nic za bardzo nie można wyróżnić, ale jest spoko. Dobra. Nasycenie średnie do wysokiego nie jest źle. Alkoholowość i rozgrzewanie no, występują, nie ma co ukrywać. Martwi mnie trochę goryczka, która no, troszeczkę wchodzi w ten alkohol i jest tak nieprzyjemnie zalegająca na podniebieniu. Może odrobina mokrego kartonu. Ale poza tym bardzo dobre piwo. Mamy zmierzającą ku wytrawności. Dosyć inaczej, piwo jest dosyć wytrawne, rozgrzewające alkoholowe. W średnio przyjemny sposób, co prawda, ale oprócz tego mamy dodatek takiego likieru, koniaczku, powiedzmy takiego, ewentualnie słodkich jabłek. No, naprawdę nieźle. Co prawda zbrodnią jest to, że to piwo jest w półlitrowej butelce, więc wypicie dwóch takich piw kończy się tym, że człowiek jest już lekko wstawiony. Ale co zrobić? No cóż, browar na Jurze. Wielkie brawa. Kroczy drogą rewolucji. Zatrudnienie, pozwalanie, zawieranie umów z kontraktowcami, żeby ważyli na ich mocach przerobowych, jak najbardziej ma pozytywne skutki i naprawdę jest spoko. Gdyby to piwo zrobił artezan, pracownia piwa, Pinta czy ktokolwiek, nie mieliby się czego wstydzić. Jak na styl, który nie jest zbyt popularny, naprawdę niezłe piwo. Ewentualnie można by je przeleżakować tak z pół roku. Alkohol pewnie by się lepiej ułożył. Tak czy inaczej ode mnie 7 za bardzo dobry zapach, niezły wygląd, no i też niezły smak ogólnie, chociaż pomimo tych delikatnych minusów za alkoholowość i lekki mokry karton, plusy zdecydowanie przeważają nad minusami w przypadku piwa Szatańska Obelga z browaru na Jusza. W związku z tym daję ocenę 7/10. Trzymajcie się, nie będzie montażu.